Słuchaj, kochanie, może po prostu urodzę ci dziecko. Nie, dziękuję, postoję. Wolę Tamagotchi. Ale dlaczego? Bo jest moje. Niezależnie od tego, czy przy jego produkcji uczestniczył jakiś inny facet. Ale ona jest takie inne niż wszystkie dzieci. I co z tego? Ja też byłem inny. Byłeś tylko chudy. A on oprócz tego ma jeszcze wyświetlacz! Kiedy ktoś na ciebie nakrzyczał, to nie uciekałeś w tryb kalkulator. Czteroletnie dzieci tak nie postępują. Ale przecież przyjęli je do przedszkola. Tylko dlatego, że przestał im działać krecik na baterię! Nieprawda! Dzieci od razu pokochały naszego CX5220EV1. Ja kocham ciebie, tak? A jakimś cudem nie wyciągam z siebie baterii i nie przekładam do krecika, tak? Wiesz dlaczego? Coś mnie jednak powstrzymuje, tak? To stąd płynie takie uczucie, mnie potrzymuje jest miłość! Dlatego nie przekładam! Tak się wyzerowało, zabiegały mu wszystkie ikonki. Chciał na nas jeść, pić, spać, tulić się, siusiać i iść na spacer. Kochanie, czy ty przed chwilą nie powiedziałaś, że ono ma 4 lata? No tak. Przecież 4 lata temu harowałem w Niemczech! Ty zdziro! Myślałaś, że się nie zorientuje? Kupiłaś je z sąsiadem! Nie, Ryszard! Nie, naprawdę! To prawda, sąsiad wielokrotnie namawiał mnie, mówił: chodź, chodź, Zuza, nie ma twojego męża, chodź, kupimy Tamagotchi! Ale ja mówiłam mu, że nie! Że kupię tylko z mężem, a ty sobie możesz co najwyżej popatrzeć z boku! Kochanie, to z pieniędzy, które przysłałeś z zagranicy, zrezygnowałam z perfum i sukni za 200 syla! Wy mężczyźni nawet nie wiecie, do czego jest zdolna kobieta pod wpływem instynktu macierzyńskiego. My wiemy. Nie! Kiedy miałem egzamin, moja mama, nie znając matematyki, jedynie pod wpływem instynktu macierzyńskiego, rozwiązała nierozwiązany problem konstrukcji metrycznych, w których proces panuje najkrótszą drogę pomiędzy punktami. I nie zmieniaj tematu! Czy ono na pewno nie jest sąsiadem? Przysięgam, Rysza! Dzień dobry, kochani. Pozwoliłem sobie przynieść Tamagotchi mały prezent. Kluczyki do nowego mieszkania. Chce pan mojemu maleństwu podarować mieszkanie? Nie, ale skąd? No, tylko kluczyki. Panie Nowak, czy pan i moja żona? Tak. Czy wy przypadkiem nie kupowaliście czegoś razem? Nie, 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 przysięgam. Całowaliśmy się tylko i uprawialiśmy seks. Na pewno? Przyrzekam. Nie wierzę, panie. Ale nie kupowałem tego Tamagotchi, to naprawdę pański malec. Daj mi pan jeden powód, dla którego miałbym ci uwierzyć. Jest podobny do pana. Słucham? No tak, wykapany Ryszard. Co? No, wykapany sąsiadunio. To znaczy mój sąsiadunio, a nie pański. No, wykapany pan, rozumie pan? Wykapany pan kapat, no. Na pewno? Tak, no. Spojrzał, te przyciski po bokach i u pana takie same. Tryk, 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 tryk. Proszę, bardzo proszę schować ten nóż. No dobrze. Może troszkę podobne. Nie reaguje na machanie ręką. Zupełnie jak ja. Ale też zupełnie jak pan. Ależ nie, 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 nie. Ja reaguję na machanie ręką. No proszę, proszę do mnie pomachać. O, tu pan zareagowałem. Ręka, ręka, ręka. Reaguję. A nie pan pomacha do mnie. Już. Zupełnie nie zareagowałem. Może rzeczywiście troszkę podobne. I te przyciski po bokach. Stryk, 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 stryk. To do widzenia. Do widzenia, przyjacielu. Ryszard? Tak. Ale ono jest sztuczne! Ono jest... Trzeba to powiedzieć. Jest sztuczne! Nieprawda. Trzeba w końcu przełamać temat rodzinnego tabu. Ryszard! Czytaj z moich ust! Ono jest sztuczne! Czytałem z ust i powiedziałeś, że nie jest. To czytaj z kart. Jest. Widzisz? Dlatego i tak bardzo kocham, bo muszę ci coś wyznać. Ja też mam w sobie coś sztucznego. Ryszard, jesteś ostatnią osobą, która mogłaby mieć coś sztucznego.
Nie uwierzysz. Patrz! Nie, Ryszard, Boże! Ryszard! Boże, Ryszard, ty masz sztuczne włosy! Nie! Włosy są prawdziwe. O Boże! O Boże, moje serce! Moje serce szalone mówi mi! Coś strasznego mówi, że włosy są prawdziwe. I masz doczepionego sztucznego człowieka! Nie no, bez przesady. Mam tylko sztuczną przegrodę nosową. Sienkiewicz o dość dziwnym domu. Pan Krzychu pyta, o czym my tu w ogóle dzisiaj rozmawiamy. Panie Krzychu, w rozmowach z Markiem Grabie to zawsze trudno ustalić, ale rzeczywiście z grubsza o domowych dziwactwach. Pan Janek na akademia.rozrywki@polskieradio.pl napisał, że u niego za pralką ukryta jest tarka, a żona kategorycznie odmawia wyrzucenia jej, mówiąc, że się przyda. Niedawno obchodzili 18. rocznicę ostatniego użycia tarki. Ja myślę, wiem może o co może chodzi z tą tarką. Mhm. Przypuszczam, że mamy tu do czynienia z po prostu z rymowanym połączeniem przedmiotów. To znaczy jest pralka, tarka. I prawdopodobnie dlatego ona tam się znajduje, ponieważ istnieje w języku polskim właśnie taki ściśle dopasowujący się do tarcia na tarce rym. I do prania na pralce, więc wystarczyłoby po prostu zmienić tę tarkę na coś innego, na przykład na, nie wiem, co sugerujesz?